tegoroczny kongres był niezwykle interesujący. To kolejny kongres, na szczęście po tych latach, kiedy była pandemia i nie mogliśmy się spotykać. Niezwykle ważne i istotne jest to, że możemy między sobą wymieniać doświadczenia. I kongres ten, jak zawsze, jest niezwykle istotny od strony raz merytorycznej i tych ciekawych zajęć, jak na przykład pierwszego dnia White Roomy, które myślę, że Państwo jako lekarze przyjęliście z wielkim entuzjazmem. Bardzo dużo zabiegów pokazywanych na żywo, oczywiście w odpowiednich warunkach. Ciekawi bardzo wykładowcy. A kolejny dzień to już dzień, kiedy mamy sesję IMCAS, kiedy mamy niezwykle interesującą i myślę coraz bardziej przez Państwa preferowaną sesję zabiegów wykonywanych w okolicach intymnych. To jedno z ważniejszych zadań, jakie stawiamy sobie jako organizatorzy kongresu. Uczyć, inspirować i poszerzać horyzonty. Myślę, że IMCAS-u nie trzeba nikomu przedstawiać. To organizator bardzo wielu międzynarodowych kongresów. Jako Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych od lat współpracujemy z IMCAS-em na różnych polach. Dzięki temu na tegorocznym kongresie nasi uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji trzech wybitnych zagranicznych specjalistów. Dr Diali Haikal, profesora Aliego Mojalala oraz dyrektora medycznego IMCAS-u, doktora Cartiera. Now we introduce a new cycle. The reason I'm here. Zaczynamy właśnie nowy sezon konferencyjny. Dziś na zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych w Polsce kongresie prezentujemy sesję IMCAS na temat zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie, w której biorą udział profesor Ali Mojalal, dr Diana Haikal i ja. Dziękujemy prezes i zarządowi SLDE za zaproszenie na ten kongres. Z pewnością zobaczymy się tu także za rok. Tymczasem czekamy na Was w Paryżu i zapraszamy na sesję SLDE, gdzie razem z doktorem Michałem Kaniowskim zapraszamy na wykłady poświęcone melazmie. Dziękuję wszystkim polskim lekarzom za to, że jesteście. Mieliśmy fantastyczną sesję wypełnień, zastosowania kwasu hialuronowego, sesję z kadawerami, fantastycznych gości zagranicznych, którzy przyjechali też do nas, doskonałe sesje naukowe. Oczywiście temat egzosomów też został poruszony, była sesja regeneracyjna, gdzie przyjechał do nas profesor Jan Lotwald z Göteborga, ojciec egzosomów, który przybliżył nam tą niezwykle ciekawą cząsteczkę, powiedział nam o tych egzosomach dużo więcej niż my wiemy, bo my obecnie jako lekarze głównie stosujemy je bardziej w praktyce, nie z punktu widzenia naukowego. Profesor Lotwal prowadzi badania od 20 lat na egzosomach, opowiadał nam o egzosomach, jak one powstają, jak w ogóle można je otrzymać, więc jest to proces bardzo, bardzo skomplikowany. Również w sobotę mieliśmy sesję prawną. Jak widać, lekarze naprawdę interesują się tym problemem, ponieważ frekwencja zaskoczyła nas absolutnie. Istotne tematy dotyczą dwóch aspektów, dwóch płaszczyzn. Pierwsza płaszczyzna to są pacjenci i ich ochrona. Drugi aspekt, lekarze i ich ochrona. Nie da się patrzeć na wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny estetycznej bez pryzmatu bezpieczeństwa pacjenta i lekarza. Pacjenci coraz bardziej świadomi swoich praw, coraz chętniej sięgają po pomoc sądów w przypadku nawet drobnych czy nawet niezasadnych sporów z lekarzami. I to jest główny element naszej pracy, jeżeli chodzi o zakres szeroko rozumianego prawa medycznego. Przyjechałem dzisiaj prosto z Wenecji z okazji 10. urodzin PRX-a w Polsce.
problemy, z którymi my się spotykamy, no, były pięknie podkreślone i w tym i naszym i wykładzie inauguracyjnym profesora Szepietowskiego, który właściwie, muszę powiedzieć, po raz pierwszy jako prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego postawił taką ostrą granicę, gdzie jest medycyna i zabiegi są medyczne i że jednak tego rodzaju zabiegi, które wydawać by się mogły, że są dosyć proste, jednak to nie tylko chodzi o samą umiejętność wykonania, ale przede wszystkim chodzi o różnego rodzaju problemy, które pojawiają się po latach i jako lekarze musimy również umieć leczyć te powikłania. Od lat, jakie Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, współpracujemy z koleżankami ze Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. To one były pionierkami dermatologii estetycznej. Od lat przyjaźnimy się, rywalizujemy na zdrowych zasadach i nawzajem się wspieramy. To my razem utworzyłyśmy tak zwaną koalicję, która stara się uporządkować pewne sprawy związane z wykonywaniem zabiegów z zakresu dermatologii estetycznej przez osoby nie będące lekarzami. I ta współpraca jest ścisła, przyjacielska. Bardzo się cieszę, że właśnie jest ta współpraca i konsolidacja środowiska, że jest współpraca i z towarzystwami naukowymi. Właśnie takie naukowe, edukacyjne będą kierunki na przyszłe lata i kolejne nasze kongresy.